Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, turniej internetowy FTX Road to Miami 2022 Gra Jan Krzysztof Duda Finałowa ósemka i w, spotkał się tutaj w fazie pucharowej Janek z Aniszem Giri Zegrali panowie cztery partie, bardzo emocjonujące Przedstawię dwie z nich w dosyć e, szybki sposób Mam nadzieję, e, partie były dosyć długie, ale... Emocji i tutaj ciąg zdarzeń, jaki się działo, to było coś nieprawdopodobnego. Jeżeli ktoś oglądał transmisję, to na pewno wie, o czym mówię. I przejdźmy do rzeczy. Janek jest tutaj kolorem białym, zagrał ruch E4, przeciwnik C5, skoczek wyszedł na F3, D6, czyli tutaj widać, że Giri szykuje się na przykład do ostrych wariantów obrony sycylijskiej, na przykład obrony Najdorfa, Przepraszam, wariantu najdorfa, ale jeszcze to nie nastąpi, bo goniec B5, czyli takie trochę uspokojenie gry. Goniec B5, szach, skoczek, D7, posunięcie D3. Ten ruch może być z małym zaskoczeniem, ale niekoniecznie tak musi być. Dlatego, że są to takie, takie ciekawe warianty, właśnie po skoczku na F6 i C4. Taką strukturę w sycylijskiej też się widuje. Co ciekawe, ten goniec. Wyszedł na B5 i bardzo dobra wymiana tu się szykuje. Oczywiście nie musi on od razu zbijać skoczka, wręcz przeciwnie, może sobie stać tutaj do oporu. Ale jakby ten goniec stał na F1 jeszcze, no to zwróćcie uwagę, że tutaj te pionki by mu bardzo przeszkadzały. To tak w woli ścisłości, strategii szachowej. G6 ze strony czarnych, skoczek na C3, goniec G7, H3. No, to jest zawsze takie e, ograniczenie figury, w razie czego. Zawsze goniec tutaj nie wejdzie na G4 e, Roszada i goniec A4 ze strony Janka. I co ciekawe, czarne teraz zagrały skoczek B8. No, i to jest dobre myślenie arcymistrza. Zobaczcie, że skoczek z D7 za bardzo nie ma takich jakichś sensownych pól tutaj. No, w centrum to zostanie zbity, albo i nie, ale w centrum może być pogoniony przez pionka. Na B6 to już w ogóle wygląda bardzo dziwnie. Goniet sobie spokojnie wraca. Białe potem będą próbowały w przyszłości grać D4. No więc taki ruch skoczek B8. Pozwala w przyszłości wejść na C6 i wejść na aktywne pozycje do centrum. Roszada ze strony Janka. Goniec D7. Bardzo ciekawa opcja wymiany. Tutaj Janek po prostu to robi. No bo jednak te białe pionki i biały goniec nie idą dobrze w parze. Skoczek z F na D7 co ciekawe. To jest jak najbardziej dobre posunięcie. Dlatego że skoczek tutaj zauważcie na C6 będzie szedł. To już mówiłem. I goniec na E3. Goniec czarnopolowy między tymi pionkami dobrze sobie radzi. Skoczek C6. I Janek zagrywa d4. No tak trzeba grać. Trzeba grać aktywnie do centrum, próbować tutaj rozbijać to centrum. Wieża c8 i posunięcie b3. Co ciekawe, jak ja bym grał na miejscu Janka, to bym pewnie rozmyślał nad takim posunięciem D4, ale okazuje się, że tutaj po zagraniu skoczkiem na D4, no właśnie ten skoczek jest tutaj nieźle ustawiony. Po wybiciu, po wybiciu i goniec D4, wieża zbija na C4. I tutaj czarne mogą przechwycić fajną inicjatywę. Więc w tej sytuacji Janek postanowił zagrać B3, wzmocnić pionka. Posunięcie A6. Typowy plan do tego, żeby zagrać B5 i grać na hetmańskim skrzydle: wieża C1, Hetman A5 i posunięcie A4. Tutaj Janek zwania z obowiązku skoczka, żeby bronić punktu A2, dzięki czemu jeszcze A4 i C4 bronią punktu B5, żeby nie było tych przełomów. No i teraz tutaj czarne grają E6. Co ciekawe, jak na przykład by czarny wybił na D4, co jest dobrym ruchem, skoczek by musiał odbić i skoczek C5, no to y, ta pozycja czarnymi jest bardzo przyjemna. Tutaj nie ma żadnych problemów czarnymi, żeby było ciekawie. Nawet jak skoczek wejdzie do centrum i będzie groziło bicie na C6 i bicie na E7, to wystarczy hetmanem wrócić na D8. Takie typowe struktury... Y, w w sycylijskiej, w takich smokowych strukturach, powiedzmy trochę, w obronie, trochę z obrony królewsko-indyjskiej, coś w tym stylu. E, takie indyjskie schematy to są fajne rzeczy. E, no ale właśnie w partii zostało zagrane E6, żeby nie było takiego zagrania skoczkiem. Na co Janek skoczek z C na E2? Ciekawy ruch wzmacniający centrum i wymuszający już teraz decyzję na e, czarnych, dlatego że grozi po prostu D5. A skoczek na D4 nie wejdzie. Bicie na D4, skoczek zbił, skoczek C5 i Janek Hetman C2 broni po prostu pionka. Hetman B6 mimo wszystko, tutaj zobaczcie, Hetman wszedł na rentgen z gońcem, ale to nie szkodzi. Tu się wszystko trzyma i zasłania. Skoczek wziął na C6, Hetman wziął, skoczek D2. Obronić pionka na E4 oczywiście trzeba. Pozycja jest totalnie równa. Ciekawym też zagraniem byłoby na przykład zbicie skoczka. Ta wymiana jest bardzo interesująca i nie jest zła wcale dla białych. Tutaj po wybiciu pionkiem myślę, że po prostu jest równa sytuacja. Jeden goniec niby po diagonali jest mocny, ale... Tak naprawdę strzela w pustą przestrzeń, i myślę, że białe tu bez problemu by sobie poradziły, jeśli chodzi o utrzymanie pozycji, na przykład remisowej. A y, jeśli chodzi o wygrywanie, no to myślę, że biały ma większe szanse niż czarny, w tak strategicznie y, ułożonej i prostej już pozycji. Ale y, lecimy dalej. Y, w partii nastąpiło A5. Na co wieża z F na E1 na spokojnie, wieża z F na E8, Hetman B1, no widzimy tutaj, schodzimy z jakichkolwiek przełomów, D5 na przykład, żeby tutaj Hetman sobie już fajnie z tego miejsca strzelał. To jest takie właśnie... Arcymistrzowskie przestawianie ruchów, takie manewrowanie, badanie, czas też leci, to jest ważne. B6, wieża C na D1, tutaj H6 nastąpiło, widzicie, że arcymistrzowie spokojnie sobie tutaj na razie grają. F3, no w końcu pionek jest wzmocniony, wieża C na D8 i koniec F2. Skoczek A6 szuka lepszej placówki, oczywiście tam próba, po prostu jakiejś, jakichś manewrów dalszych. F4, bardzo odważny ruch. Ten skoczek będzie miał teraz dobrą placówkę na F3. Skoczek wrócił i skoczek na F3. Posunięcie F5. I teraz jesteśmy w bardzo ciekawym em, momencie partii, dlatego że Janek podejmuje ciekawą decyzję. Bardzo uważam, bardzo ciekawą i. Y, to może świadczyć o tym, że jednak analiza partii klasycznych się bardzo przydaje. Tutaj następuje bardzo dobra wymiana. Goniec za skoczka. Ciekawy ruch. I zobaczcie, że jak Hetman zbije z szachem, no to spokojnie odchodzimy. Ten skoczek teoretycznie jest lepszy od gońca, mimo że pozycja jest względnie otwarta. Chodzi tutaj głównie o te pionki. W tej sytuacji poszło BC. To też jest naturalne odbicie, bo tu się pojawia wolna linia do ataku na słabość b3, ale zobaczcie, że wieże tutaj kapitalnie też strzelają w pionki. EF GF. I teraz Janek rozgrywa tutaj szereg takich posunięć względnie w miejscu, ale nieco poprawia. Zauważmy jedną rzecz. Jak się poruszy jeden z tych pionków do centrum, to białe będą na to gotowe i będą mogły dobrze odpowiedzieć i, o, i przede wszystkim, jak na przykład zagra czarny e5, to to osłabi się punkt d5. Jak zagra czarny d5, to osłabi się punkt e5 i tutaj Hetman też strzela w f5. Yy, mimo, takie ciekawe, mimo takiego ciekawego ułożenia pionów, to białe tutaj stoją bardzo dobrze. Wieże strzelają w te pionki. No i teraz szereg tych takich posunięć manewrowych. Wieża D3, tutaj Goniec, wieża E2, król F7. To jest też troszkę na złapanie czasu i pomyślenia, jaki dalszy plan mógłby być. Hetman E1 naciska cały czas na pionki. Wieża uciekła gdzieś tam na A8. Król H1 to jest też ciekawe posunięcie, bo odchodzi od jakichkolwiek szachów w przyszłości w razie przełomów pionów w centrum. Wieża E7, wieża D2, tutaj Hetman E4 i co ciekawe, wieża E3. Nie można zbić pionka, bo G3 i Hetman leci. E, też nie można wymienić Hetmanu jasna, no bo tutaj przegrywamy szybko białymi, bez, bez dwóch zdań. E, więc w tej sytuacji Hetman wrócił na C6 i wieża Z D na E2. Kapitalne działo! Ciekawe, czy jestem. E, ciekawe, czy wiecie, jak to działo się nazywa, kto stosował kiedyś taki trik, podpowiem, że był to były mistrz świata, piszcie w komentarzach jeżeli pamiętacie myślę, że niektórzy wiedzą ale woli przypomnienia dobrze, tutaj w te, tej sytuacji Hetman zagrał na D7 Hetman D2, cały czas manewry, zobaczcie jedna i druga strona tutaj próbuje jakoś się ustawić Janek teraz znalazł ciekawy plany. Hetman D1 wieża G8 wieża na E3 tutaj Hetman cały czas, zobaczcie czarne cały czas stoją w miejscu i Skoczek E1. Okazuje się, że w tej sytuacji Hetman znajduje fajną placówkę na H5. Król E7 i Hetman wtargnął na H5. I teraz grozi wzięcie piona tutaj, grozi wzięcie piona tutaj. Goniec D4 i to już jest błąd. Bardzo fajnie to można wykorzystać. Hetman F5. Okazuje się, że nie można zbić wieży, dlatego że Hetman H7. I no, albo leci tutaj wieża, albo leci Hetman, więc król musi się przykleić. To bijemy z szachem, bardzo łatwo białymi wygrywamy. Więc wieża jest nietykalna, to może Gili przeoczył. Hetman D7 i skoczek F3, zobaczcie, na spokojnie. Wieża wisi, hetman wisi, ale tu jest związanie, figury dalej stoją dobrze. Jest atak na gońca, tutaj białe w ogóle nie straciły tempa na ucieczkę wieżą, więc to jest jednak, no, wielka siła arcymistrza. Goniec na F6, hetman dał szacha, wieża G7, hetman H6. Moi drodzy, ta pozycja jest kompletnie wygrana białymi, kompletnie. To wystarczy spokojnie docisnąć. Wieża A8, skoczek G, 5, wieża AG8 i H4. Te pionki dobrze bronią tego skoczka, tu się wszystko trzyma. Wieża G6, Hetman dał szacha, tutaj wieża G7 i wieża, i Hetman H5. Z tym szachem chodzi o to, że czasami jak Hetman w tej sytuacji od razu by uciekł, to czasami jest wieża H8 broniąca gońca, a jak jest szach i wieża zagrała na H7, no to już tego motywu nie ma. Ale to taki mały szczegół, chyba mało istotny w tym momencie. Goniec wziął, pionek wziął z F. Bardzo dobra decyzja uważam. Tutaj królna D8, Hetman wrócił, wieża H7 grozi wzięcie pionka, jest ruch G3. No w tym momencie pionka wziąć nie można. Bo jest Hetman f 6 grozi wzięcie wieży. Jeśli Hetman e7, to wieża d6. I zobaczcie, to jest wszystko fajnie powiązane: białe. Bez problemu wygrywają z bardzo dużą ilością pionków, przewagą pionków. Więc w tej sytuacji tutaj król zagrał na C7 i Janek Hetman a8. Ja powiem szczerze, zagrałbym królem na G2. Jednak bym tutaj nie dawał żadnych szans czarnymi na jakieś poświęcenia na G5. I myślę, że wystarczy prosto realizować tę końcówkę. No ale cóż, Janek wykorzystał opcję, że jest Luka na A8. Więc zagrał tam Hetmanem, co jest oczywiście też dobre. Wieża wzięła jednak tego pionka, ale my tu się nie musimy martwić. Te pionki i tak dają radę, w razie czego? Hetman wziął pionka, król B7, szach. No, wymiana nie jest dobra czarnymi. Absolutnie, więc im mniej materiału, tym białymi lepiej, bo przewaga pionów. Jasna sprawa. Król C7, znowu szach, król B7. I Janek zagrał. Niestety, moi drodzy, błąd. B4. Wielki błąd, ogromny błąd, ale to jest bardzo logiczne podejście. Zobaczcie, nie można bić, bo tutaj, ale nie przywidział jednej bardzo ważnej rzeczy. I nikt w zasadzie chyba tego na szachownicy nie widział podczas transmisji. Moi drodzy, teraz posunięcie jak grom z jasnego nieba. Wieża H4. Niesamowicie dobry ruch. Ten ruch powoduje, że sytuacja się upraszcza i robi się bardzo remisowa. Zobaczcie, co się działo. No, wziąć wieżę trzeba. Hetman H7. Jak się bronić teraz przed tym pionkiem? Tutaj grozi w ogóle wzięcie jeszcze jakieś maty ze strony czarnych, więc bierze H3. No i Hetman 4 Okazuje się, że grozi maty. Zobaczcie, co robi Giri w ogóle. Podstawia ostatnią wieżę i jaka przewaga białych. Tutaj nastąpił jeszcze szach. Król C7, szach, król B7, znowu szach. I w tej sytuacji Janek zbił wieżę. Ale to nic nie daje. Yy, od razu powiem, to jest yy, remis. To jest remis, zobaczcie. Dał szacha. Tutaj jest po prostu wieczny szach. Król nie ma jak uciekać. Nawet jedną wieżę oddał biały, bo to i tak bez znaczenia. I tak jest wieczny szach. Tutaj czarne bez problemu. Remisują. I partia się zakończyła w tym momencie. Wielka, wielka szkoda. Wielka, niewykorzystana. Ogromna przewaga Janka. No cóż, ale dalej partie trwały. I teraz pokażę wam. Kolejną partię, ale tu się działo. Tutaj to w ogóle, no a zresztą w każdej partii Janka coś się dzieje. Janek gra czarnymi, również z niszem giri i lecimy. Skoczek F3D5G3b6. Janek jest wkurzony. Tutaj trener Mitor mówił, że jak Janek jest wkurzony, to gra lepiej w te szachy. No wiadomo, mobilizuje się takie sportowa, taka sportowa złość na pewno czasami na kogoś dobrze działa. Tutaj goniec B7, Roszada, G6. No i takie widzicie, e, gra można powiedzieć bez znajomości debiutu. Dlaczego by nie? E, C4. Oczywiście Janek zna tutaj te schematy, ale jak ktoś nie wie jak grać w szachy, nie znając debiutu, no to macie to bardzo dobry przykład od naszego arcymistrza. C4, skoczek, F6, bicie nastąpiło i roszada, ten pionek nie ucieknie. Wieża E1, no i teraz goniec zbił, skoczek, zaatakował gońca, goniec wraca. No i E4, centrum mają tutaj oczywiście białe yy, i skoczek A6. Takie właśnie kombinowane te szachy. Jak pionek się poruszy do przodu, to zajmujemy kapitalną pozycję na D5. Jak ten się poruszy, to zawsze będziemy mogli go tutaj atakować. W tym momencie goniec G5, H6 odpędził gońca, goniec F4. E6. No i cóż, pozycja jak pozycja no Tutaj białe mają o, oczywiście trochę nieco lepszą pozycję Łatwy rozwój Hetman D2, zobaczcie, jest atak Król H7, wieża AD1 No i to stoi bardzo wzorowo białymi Hetman E7 schodzi tutaj z tej linii Janek A3 nastąpiło, wieża z FD8 B4. No i C5. Trzeba taki ruch zagrać, nie ma innego wyjścia. Tutaj musimy próbować otwierać pozycję. BC. I co ciekawe, Janek zbił skoczkiem. Bardzo dobrze zbił. Bicie pionkiem. No taka mała niedokładność, bo D5 dostaniemy. A bicie skoczkiem okazuje się, że tutaj jest fajny atak na E4. Hetman C2. I teraz Janek podejmuje bardzo ciekawą decyzję. Odważną, i no taka ocena sytuacji. Na dwoje babka wróżyła, powiedzmy, bo Janek zbija pionka na E4. Czyli oddaje dwie figury za wieżę, ale bierze za to dwa pionki. Bicie, 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 bicie. Tu, przepraszam, jeszcze jest wtrącenie. Bardzo ważny ruch zresztą, bo to nie ucieknie. Le to bicie oczywiście można wykonać, ale wtrącony ruch jest lepszy, bo Hetman i tak musi odejść, przyklejając się do wieży. Skoczek zbił, Hetman zbił i Hetman zbił na A3. Podsumowując tę sytuację, zobaczcie, są dwa pionki wolne, dwie wieże, goniec. No ale jednak to białe mają tutaj przewagę, ale weź i wykorzystaj tę przewagę, drogi widzu. No to nie takie łatwe oczywiście przy takich pionkach wolnych. Oczywiście one nie są jeszcze zaawansowane, więc to nie takie łatwe. I teraz białe grają H4. No to jest podważenie takiego posunięcia. Tutaj chcemy grać H5. Hetman zagrał na A4. Tak sprytnie atakujemy wieżę. Wieża D2. Hetman C6, próba wymiany hetmanów. No, wymiana hetmanów e, tutaj czarnymi byłaby bardzo dobra. Zauważcie, że nie ma czegoś takiego jak bicie, bicie i skoczek G5 z szachem. I tutaj bierzemy wieże. Bo bijemy na G5, a jak jest bicie na C6, to bijemy gońca. I okazuje się, że czarne bez problemu by te pozycje wygrały z uwagi na większą ilość pionków. Taktyka e, przede wszystkim, Janek to wszystko widział, przekalkulował. Hetman zagrał na E3, Hetman E8. W tej sytuacji król H2 na spokojnie, A5, czyli pionki zaczynają maszerować, no bo co tu innego czarnymi grać? Jedyny atut to pionki, więc trzeba nimi się przesuwać. Goniec F1 i właśnie B5. Im dalej te pionki zajdą, tym, większa, tym większy kontratak i większa szansa na to, żeby czarnymi te pozycje uratować przede wszystkim, no bo bądźmy tutaj szczerzy, pozycja czarnych jest bardzo trudna. Ale z drugiej strony y, trzeba wskazać konkretny plan, żeby wygrywać białymi. Nie widać za bardzo jak. Znaczy, ja nie widzę tym okiem swoim szachowym, ale y, no arcymistrzowie tu na pewno wiedzą, że pozycja białych jest zdecydowanie lepsza. Goniec D3, B4 i nastąpiło H5. No właśnie, tutaj można zamiast B4 pewnie zagrać posunięcie H5, żeby nie dopuścić, ale to kolejne słabości się pojawiają. Pamiętajmy, że jak się pojawiają słabości, to one są wtedy słabe, kiedy możemy to wykorzystać. No ale. Poszło b4, h5 i Janek wieża c3, czyli aktywność. Szuka Janek aktywności. Hg, fg i skoczek e5. Patrząc tak na te pozycje, stwierdzam, że tutaj czarne się kompletnie sypią. To jest aż nieprawdopodobne, że tyle figur uderza w stronę przeciwnika, w stronę naszego arcymistrza. I no i punkt g6 trzeszczy w szwach. Co robi Janek? Janek nie wymienia tutaj jeszcze na e5 wskaże, bo po tej wymianie jest bardzo ciężko. Ten goniec to taki jedyny obrońca króla i jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Byłoby. Janek zagrał a4, czyli konsekwentnie tymi pionami. I zobaczcie, hetman e4. I tutaj robi się bardzo gorąco. To jest bardzo ciężka sytuacja eee, czarnymi. Eee, z praktycznego punktu widzenia jest trudno. Janek zagrywa... Posunięcie, które broni się samo, królgie 8. Zostawia tego w pionka spokoju. To jest bardzo dobra decyzja. Tutaj komentatorzy na żywo również pochwalili ten ruch. Janek ma bardzo dobrze, dobre wyczucie pozycji, szczególnie jak stoi w takim małym worze, a to nie jest dobra. Cały czas sytuacja czarnymi, powtarzam. Hetman B7, no Gili próbuje y, gdzieś tam uderzać na F7, odsłonić gońca, żeby uderzył na G6. I Janek teraz wybiera takie posunięcie wieża B8. Ciekawe, atakuje Hetmana. Hetman A7, A8 wieża, Hetman B7. I tutaj się Gili nie może pogodzić z remisem i zmienia decyzję, grając Hetman B6. W tym momencie następuje G5, y, przepraszam, jeszcze raz wieża B8, następuje i Hetman A5. No właśnie. Hetman a5 jest już błędem białymi, błędem. Tutaj należało jednak się pogodzić z remisem i wrócić hetmanem na a7. Prawdopodobnie należało, a to się łatwo mówi, eee, gorzej się gra. No i po hetman a5 tutaj nasz arcymistrz przechwytuje inicjatywę. G5, atak na gońca, no i tutaj oczywiście są wjazdy, tak też się dzieje, ale hetman b5. Zobaczcie, dwie groźby, wzięcie gońca i próba wymiany hetmanów. Jak się wymienią Hetmany, sytuacja będzie już banalna, bo pionki już są bardzo zaawansowane. Hetman A7, Hetman B7. No, i w tej sytuacji em, nie wiadomo, jak grać. Jeżeli nastąpi bicie na przykład na A4, no, to jest po prostu wzięcie gońca, i pozycja się białymi totalnie sypie. Więc w tej sytuacji białe dały szacha. Król F8. Jak wiemy, Król F8 zawsze wygrywa. No, nie zawsze oczywiście, ale w tym wypadku e, świetnie to wygląda. Hetman zagrał na A5. Jeżeli Hetman bezbił wieżę, to jest też ciekawe. Hetman bezbił, to skoczek D7 z widłami. Tutaj na Hetmana. Jak wybijamy, to w tej sytuacji na końcu bijemy na F4. No i pozycja czarnymi jest kompletnie wygrana. Pionki dają radę. E, no więc po królew 8. Hetman zagrał na A5. i Janek wieża A8. Okazuje się, że Hetman jest w pułapce. Nie ma gdzie grać. Nastąpił jeszcze szach. I Janek zbił gońca. W tej sytuacji Aniż Gili poddał partię, co jest no, rewelacyjną informacją dla nas. Tak się uśmiecham, bo partia przysporzyła bardzo dużo emocji. No, można powiedzieć, Oliwa sprawiedliwa w po pierwszej w tamtym pojedynku Janek miał totalnie wygraną i wypuścił na remis. Tutaj gili okazał się gentlemanem i się zreważał w sposób korzystny dla naszego. Arcymistrza. Zobaczymy, co się będzie działo w półfinale tej drabinki, gdzie Janek spotka się z Lewonem Aronianem. No i cóż, dzięki za uwagę. Do zobaczenia.